Cześć, tu Hanna. Jest 13 maja 2022 roku, 13 piątek. Dla mnie bardzo dobra data. Jest ze mną Andrzej Rady. Ja nazywam go Andrzej Bosonogi, bo zawsze chodzi boso. I może pokażemy, Andrzeju, co masz tutaj napisane na koszulce. Akurat runicą, to jest naszym polskim językiem, starą formą zapisu, bo dźwięk jest ten sam. I jest tutaj zapisane polskie słowo świadomość. Tak, to są runy, ale to są nasze polskie runy. Tak, I one służyły do zapisu, pełnego zapisu naszych dźwięków. Także nie musieliśmy sztukować niczego, tak jak w przypadku łaciny, tak? No łacina ucina i ona została stworzona po to właśnie, żeby nas już poucinać nam język, a w runicy mieliśmy właśnie takie litery jak czy, szy, dzi, dży. To jakby każda runa do tego dźwięku była osobna, a teraz wmawiają nam, że to są głoski, czyli konstrukcje dwuliterowe. Kiedyś było inaczej, czyli runica miała każdy dźwięk był jeden znak i też bardziej taka intuicyjna i bardziej dźwięko naśladowcza jest runica niż łacina, dlatego że na przykład litera o w tym momencie rysujemy ją, że do a dorysowujemy kreseczkę. Ale to sugeruje, że to jest dźwięk od a. A jak mówimy on, to nie jest od a, tylko od o bardziej. O. No i właśnie w runicy litera on jest podobna do litery o, nie do litery a. I właśnie tam jest ta prawda zachowana i dużo łatwiej rozkodować nasz język po runicy niż po łacinie, która właśnie to wszystko poucinała. Która notabene też jest wzorowana na runicy, co jakby pokazuje, że właśnie to runica jest pierwsza, no ale mimo wszystko została stworzona ta łacina po to, żeby to zamydlić to prawdziwe znaczenie naszych liter i naszą sławę po prostu, bo to też jakby za tym idzie i sława, i dziedzictwo nasze. A dlaczego w ogóle rozmawiamy? Rozmawiamy dlatego, że mamy czas apokalipsy. A co to znaczy apokalipsa? To znaczy ujawnienie, objawienie. I zajmujemy się ujawnianiem prawdy. Nas, Polaków, przede wszystkim powinna interesować prawda o Polakach. Prawda o tym, że jesteśmy prastarym rodem, że jesteśmy prastarym narodem, że mamy przede wszystkim najstarsze pismo, tak jak ty to odkryłeś, że jest to najstarsze pismo, nasze polskie pismo runiczne. I będziemy o tym więcej za chwilę mówić, bo masz tutaj prezentację na ten temat, o tym, że polskie pismo runiczne i język polski są najstarszym językiem i są podstawą innych języków. Z tego naszego języka mamy elementy we wszystkich językach świata. A ty nawet teraz ostatnio namówiłeś pewne grupy w Stanach do tego, żeby przeszli na język polski i uczyli się języka polskiego, ale o tym może powiemy później. No ja sam tego nie namówiłem, tylko oni po prostu zauważyli, jaki jest potencjał w języku polskim, że to jest faktycznie pierwszy język i zrozumieli to. Rozkodowali też na podstawie tego już inne języki, bo nasz język służył do stworzenia innych języków i tak naprawdę etymolodzy całego świata, jeśli będą chcieli zrozumieć swoje języki, to muszą poznać najpierw polski. No i właśnie tamta grupa to zrozumiała. Oni są szkołą językową w ogóle. No i teraz rezygnują ze wszystkich innych języków i będą nauczać tylko polskiego. Sami w ogóle siebie uczą, bo tam jest mało polskojęzycznych osób, więc oni sami najpierw zdobywają wiedzę, zawieszają działalność po to, żeby przygotować się do nowych czasów, które nadchodzą. Między innymi wyjście Iskry z Polski i tak dalej, to wszystko w tym roku.
No, super. I to właśnie potwierdzają rzeczy, które się dzieją już na świecie odnośnie języka polskiego, języka Lechi, bo już jakby mimo wszystko ten kod dużo osób zna, mimo że on niedawno był ujawniony, no to dużo osób od razu zauważyło, że to wszystko jest na rzeczy, że za tym idzie ogromna wiedza, jednocześnie też ogromne możliwości oraz wartości pod względem wiedzy, których nie znaliśmy, bo w naszym języku są przedstawione technologie czy zastosowania przedmiotów i w inny sposób niż my teraz używamy. I niektóre słowa na przestrzeni tysięcy lat zmieniły znaczenie, co też jakby mając kod możemy łatwo już zauważyć, no bo nasze słowa są jakimiś definicjami. Jak definicja nie pasuje i przedstawia coś innego, to właśnie widzimy, do czego na przykład dane słowo było używane. Więc... Rozmawialiśmy o noszeniu szmatek na twarzy, a ty powiedziałeś, że dużo gorsze jest noszenie butów. Dlaczego? No to już jest inny temat akurat, ale jakby chodzenie w butach, no to jest jakby już kolejny temat zdrowotny, no ale jak pytasz, to chodzenie w butach powoduje nam to, że jesteśmy odcięci od ziemi. Powoduje też to, że nie mamy akupresury, która jest dla nas tak bardzo ważna na stopach. Także kiedyś cały czas mieliśmy tą akupresurę, teraz są nawet masaże akupresurowe związane właśnie ze stopami. No ale to wszystko są takie rzeczy, które bardzo mało dają w porównaniu do tego, jak będziemy codziennie chodzić na boso, bo to jest wiele godzin w porównaniu do takiego chwilowego uciskania. No i też jeszcze buty są tak skonstruowane, że tam, gdzie mamy najszerszą stopę, czyli w miejscu palców, mamy najwęższy but, czyli te buty powodują to, że mamy ściśnięte palce. Jak mamy ściśnięte palce, to podświadomie, bo to jest podświadomy zabieg, czujemy się niepewnie, niepewnie stąpamy po ziemi, bo mamy te palce ściśnięte, czujemy się, jakbyśmy byli cały czas na linie, możemy się wywrócić. No i przez to, że mamy te palce ściśnięte, nie możemy dobrze nimi złapać tej ziemi, bo jak chodzimy na boso, to jednak te palce wciskają się w ziemię i mamy dużo większe połączenie z ziemią i stabilność, co przekłada się na pewność siebie większą, no bo jak mamy podstawy dobre, to ta pewność siebie też jest mocno zwiększona, więc chodząc w butach bardzo mocno nam obniża to pewność siebie i to między innymi powoduje niewolnictwo, no bo nie czujemy tej ziemi, tych wartości prawdziwych. Ja chodzę do lasu w ciągu dnia, to w lesie nie ma nikogo w ciągu dnia, w poniedziałek albo wtorek bardzo często, a w mieście są. A jak ludzie by zaczęli chodzić na boso, to w ciągu 2-3 tygodni już ludzie by do pracy nie poszli, bo woleliby pójść do lasu, poczuliby to, poczuliby wolność w sobie, poczuliby wyładowanie energetyczne związanych ze stresem, emocjami, ponieważ tak urządzenie jest nieuziemione, to wtedy może się przepiąć. Tak samo ludzie, jak są nieuziemieni, to są przepięci, co przejawia się właśnie w lęku, w jakichś urazach, żalach, złościach, trzymaniu czegoś. No jak uziemimy się, to ta ziemia to wciągnie i w taki sposób by to zadziałało, więc jakby uważam, że buty bardziej nie wolą niż maska właśnie z tych kilku różnych przyczyn, bo maska to tylko jest symbolem zamknięcia buzi, a tutaj już faktycznie nas to odcina od ziemi. Czyli uziemiajmy się, kochani, kiedy tylko możemy. Ja sobie właśnie po cichu zdjęłam buciki i pokażę twoje stopy, że jesteś rzeczywiście na bosaka. Można poznać chodzących na boso to to, że mają opalone nogi. Jak ktoś nie ma opalonych nóg, to niestety nie chodzi. No więc słuchajcie, żyjemy w świecie bardzo mocno zakłamanym. Na przestrzeni tych lat, kiedy ja żyję, obserwowałam, jak zmienia się historia w podręcznikach historii. Jest totalnie, kompletnie zakłamana. Jeśli to, czego się uczyłam w szkole podstawowej, było prawdą, to dzisiaj dzieci uczą się zupełnie czego innego. Więc już to pokazuje mi, jak można zmienić historię, a na przestrzeni wieków to musiało być jeszcze gorzej. Zresztą chyba były celowe wysiłki, rozmaite celowe wysiłki, o tym by długo mówić. Tak więc zaczynajmy prezentację, która pokaże język polski, jaki on jest naprawdę.
bardzo rozbudowany. A co do szkół jeszcze, to te szkoły zostały otworzone pod zaborami. To jakby zabory otworzyli szkoły, więc nie oczekujmy, że tam będzie uczone coś o historii naszego kraju, jak to otworzyli nasi wrogowie, którzy chcą, żebyśmy o tym wszystkim zapomnieli. No i doprowadzili do tego, że zapomnieliśmy o naszym języku i o naszym pochodzeniu. Zrobili to w sposób bardzo przemyślany, z najwyższym kunsztem wojennym, który spowodował to, że zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Ale na szczęście nasi przodkowie przewidzieli też to, że coś takiego się może stać i że znikną wszystkie książki, że znikną wszystkie biblioteki i ktoś to po prostu może siłą spalić. Dlatego stworzyli nasz język, który jest zaszyfrowanym językiem, który ma we wszystkich słowach ukryte przekazy za pomocą konkretnego szyfru. I jak znamy szyfr, to już te wszystkie słowa możemy rozkodować i ta wiedza ich, która nam zostawili w taki bardzo mądry sposób poukładana, ponieważ ta wiedza jest tak, że w słowie za pomocą 2, 3, 5 liter jest cała definicja danego słowa zawarta w taki sposób, że obrazuje nam, co się dzieje, jeśli coś robimy dotyczące tego słowa. Na przykład emocje bardzo często są w taki sposób napisane, że konsekwencje mamy pokazane tych emocji, albo wręcz przeciwnie, przyczynę danego czegoś, czyli co jest przyczyną albo co jest konsekwencją. Dzięki temu mamy takie mapy rzeczywistości, co robi, co za co odpowiada. I jest to też taki charakterystyczny sposób zrobiony przez czasowniki bardzo często, czyli właśnie jest to żywe, coś się zmienia, coś się robi, więc głównie czasowniki, które obrazują nam za pomocą 40 liter i jeszcze później konstrukcji dwuliterowych stworzona została najbardziej rozbudowana psychologia, jaka istnieje w tym momencie na Ziemi, jaką ja miałem możliwość zobaczyć, no to w naszym języku ta mądrość jest najwyższa. To mówisz, że runy miały 40 znaków? Nie, runy teraz mamy 39 jakby liter, ale run było ich jeszcze więcej, no bo na przestrzeni też i jeszcze też przechodzenia z hieroglifów, bo przez te tysiące lat były różne. Przez wiele tysięcy lat były różne formy zapisu. Były i hieroglify, i była runica, była bukwica, była głagolica. One miały różne zastosowania, ale każde miało jakiś cel, każde jakieś konkretne było powprowadzane te rzeczy i one były też równolegle, czyli i głagolica, i runica to były dwa równoległe formy zapisu, stworzone do różnych celów, czyli runica do tego, czego dzisiaj używamy łacinę, czyli do normalnego mówienia, zapisywania takich podstawowych rzeczy, co się dzieje tutaj, a głagolica do wpływu gwiazd, kosmosu, wibracji z kosmosu na Ziemię. I w głagolicy na przykład były pisane książki rolnicze, kiedy co siać, jakie są najlepsze pory do tego, bo to właśnie wszystko ma mocno, jest związane z tym kosmosem i po to właśnie była głagolica stworzona i tam są właśnie inne definicje liter, inne definicje tych znaków. Głagolica jest poprzez koła właśnie rysowana, bo kosmos wiruje i to wszystko jest poprzez koła, a runica, którą możesz pokazać tutaj też na zdjęciu za chwilę, to ona jest na podstawie prostych kresek, po to, żeby właśnie w drewnie się łatwo pisało, jak mamy nóż, to łatwo proste kreski wygrawerować. A na sękach już te okrągłe literki jak C i tak dalej bardzo trudno, więc właśnie runica jest na podstawie prostych kresek, żeby szybko nożem można było pisać na drewnie. Super. To zaraz pokażemy prezentację. Okej, okay, i tutaj widzicie runicę oraz łacinę, czyli dwa rodzaje zapisu. Na dole mamy runicę, u góry łacinę, która ucina i którą znamy obecnie. No i właśnie na dole mamy same proste kreski, czyli runica, same proste kreski. Dodatkowo jest w taki sposób przedstawiona, że bardziej na przykład na literce J. Tutaj literka J w łacinie jest ogonkiem do dołu skierowana. I pokazuje nam, sugeruje nam takie, że coś jest w dół istotniejszego, a w runicy mamy literkę J pisaną do góry. I J oznacza
bo J, tak jak każda inna litera, ma swoje znaczenie i J oznacza otoczenie albo nadświadomość. I tutaj ta nadświadomość jest zaznaczona, właśnie ta kreska nad jest narysowana. Mhm. A łacina, jako że wszystko odwraca do góry nogami i chce wszystko zamazać, to właśnie J zrobili zaciągnięte do dołu. I tam jest bardziej podświadomość, że to jest pod. Tam wcześniej mieliśmy nad, że nad nami jest, a teraz dla łaciny to świadomość, to ego jest ważniejsze niż nadświadomość. No i to jest taka, taka ciekawa taka rzecz, która właśnie mocno można zobaczyć w języku łacińskim, angielskim, niemieckim, że tam to wszystko jest podwracane do góry nogami. No i też jeszcze taki przykład, tutaj literka szy jest. Literka szy tutaj w tym przypadku jest jednym znakiem w runicy. Ona trochę przypomina antenę, nie wiem, czy ty widzisz, jak antenę trochę, jak taką antenę do telewizji. Mhm. I właśnie szy oznacza sygnał, jakąś informację, coś, co jest właśnie związane z jakimś szumem, z jakimś takim przemieszczaniem się, jak wiatr się przemieszcza, to ten sygnał właśnie idzie. I tutaj jest rysowany jako antena, no a teraz w łacinie mamy dwie litery, które mówią nam, że to są głoski, a nie litery, więc to jest taka... Kolejna rzecz, która nam zmienili, czyli usunięto wiele liter, jak CH, jak Ż, jak Szy, Dzi, Czy i tak dalej, to w runicy jeszcze to, no jeszcze, no to było, no bo to było podstawa po prostu, więc to nie to, że jeszcze, tylko po prostu było. Od niedawna łacina funkcjonuje i jak ktoś tam się interesuje językoznawstwem, no to będzie wiedział, że Polacy jeszcze w XIII wieku pisać, czytać nie umieli według oficjalnych źródeł, bo dopiero od XIV czy XV wieku są pierwsze książki napisane po polsku w łacinie. To właśnie wtedy łacina wchodziła, czyli wtedy, kiedy Krzyżacy wygrali, no to wtedy były pierwsze książki pisane po polsku w łacinie, a wszystko, co było wcześniej, było pisane właśnie tak, jak mówiliśmy, albo w runicy, w głagolicy. I to wszystko zostało zniszczone, prawie wszystko, no bo jednak różne jakby kaski czy jakieś inne rzeczy pozostawały, które mają ślady runicy, no ale jest tego na tyle mało, że udaje się jakoś ta propaganda, że jednak Polacy nie umieli, no ale to trochę, nie pasuje też trochę do tego ta historia, że Polacy niby 500 lat temu pisać i czytać nie umieli, ale w 500 lat wymyślili takie właśnie literki jak szy, czy, dzi, ą, ę, które są bardzo trudnymi literkami, bardzo specyficznymi literkami. Mhm. No i my wymyśliliśmy coś takiego w 500 lat, a łacina nie umiała tego w wiele tysięcy. Nie, więc to też jest to taka kolejna bajka, która się nie trzyma kupy w tej całej historii z szkół. No a tutaj ostatnia literka słowa język to przypomina C, prawda? A w łacinie C jest czytane jako K w wielu, wielu miejscach, prawda? Tak, tak, tak. No to też jest tam specjalny zabieg, bo łacina... To, że zamieniła to C na K, czy to jest tam specjalny zabieg, ale to też jest kolejna taka długa, taki długi wywód, więc teraz się tym nie zajmę, ale łacinę stworzył Watykan, czyli czarni księża, czarnoksiężni, czarnoksiężnicy, którzy dokładnie znają te wibracje i wiedzą, co z czym się ma, i specjalnie w mądry sposób przerobili łacinę i później jej kolejne języki, czyli angielski i inne anglosaskie. W mądry sposób je uszkodzili i w taki mądry sposób przekazali też to, o co im naprawdę chodzi, czyli wiele liter pousuwane, a wrzucone litery Q, X i V, które też mają konkretne znaczenia, które w polskim nie miałyby miejsca bytu, no bo my tamtych wartości nie uwzględniamy, typu niewolnictwo, albo ukąszenie przez węża, albo zwycięstwo, to... My nie potrzebujemy takich wartości, bo zwycięstwo zawsze jest ktoś lepszy, ktoś gorszy, a w Lechii, jak jest Ariów, jest wszyscy są równi, no to nie może być symbolu zwycięstwa. No więc tak, mamy to nasze pismo, runice. Zresztą tutaj na koszulce masz słowo, prawda? Świadomość, tak? Tak, tak.
Świadomość, to powiedz nam, dlaczego świadomość? Dlaczego świadomość? Tak naprawdę to od tego słowa zaczęło się w ogóle moje zainteresowanie językiem, które powiedział mi mój przyjaciel, bo mój przyjaciel Jacek Pawliszyn z 4 lata temu albo 5 lat temu mi powiedział: zobacz, jak słowo świadomość, 4 lata temu, bo to było na festiwalu, jeszcze pamiętam, mówić, zobacz, jak słowo świadomość jest skonstruowane. Świadomość, czyli świadek miłości. Mówię, jakie fantastyczne słowo. Bo to jest od świadka, świadek, tak jak tutaj mamy. My teraz będę tutaj pokazywał Hani zdjęcia na komputerze i później je wrzucimy w film. Więc słowo świadomość ma świad od świadka. I później o to jest okrąg i mość to ze staropolskiego jest miłość. Do tej pory nam zostały takie słowa jak jegomość na przykład, tak? Mm-hmm. To jest właśnie jego miłość, czyli świadek otoczony miłością. To jest świadomość, czyli świadek otoczony miłością. Czyli jak jesteśmy na poziomie miłości i otoczeni nią jesteśmy, czyli rozumiemy, że wszystko jest tą miłością, no to wtedy i czujemy ją, no to wtedy jesteśmy ludźmi świadomymi według naszego języka, a wcześniej nie. To nie chodzi o wiedzę, to nie chodzi o jakieś informacje, które mamy, tylko właśnie o tą miłość, która nas otacza. I jak jesteśmy na tym poziomie, to jesteśmy ludźmi świadomymi, no bo wszystko nas otacza jest miłością i dopiero jak jej doświadczamy, no to właśnie jesteśmy właśnie na tym świadomym poziomie. Więc stąd się zaczęło moje rozkodowywanie języka. Później jeszcze Jacek powiedział mi kolejne słowo, które też bardzo mocno na mnie zrobiło wrażenie, czyli słowo zbawić. Zbawić, zbawić. Bawić, zabawić, zbawić. To mamy różny przedrostek, ale jakby trzon jest ten słowo baw. No i jak sobie wyobrażasz raj w ogóle? Jak ludzie, ja się pytam, jak wyobrażać raj, to jak ty sobie wyobrażasz raj? Radość i beztroska. Radość i beztroska, tak. Dokładnie. No, często ze zbawieniem to nam się kojarzy, nie? Czyli możemy robić, co chcemy. No i właśnie nasi przodkowie przedstawili nam to, że to jest po prostu część zbawienia. Jeśli się bawimy, to jesteśmy zbawieni. I też to nie chodzi o to, żeby olewać obowiązki, moim zdaniem, które mamy dookoła domu, tylko żeby to było zabawą, tak? Żeby po prostu tworzyć w ogródku, czy tworzyć dookoła w taki sposób, żeby się dobrze bawić i jednocześnie z głową organizować sobie życie, ale to przez zabawę, więc to, mm-hmm. I wtedy jesteśmy zbawieni, jak jesteśmy już na tym poziomie. No i tak od słowa do słowa później zauważyłem kolejne jakby właściwości, że nasze słowa mają, nasze długie słowa często składają się z dwóch krótszych słów albo trzech krótszych słów i przedstawiają się jakiś konkretną definicję, konkretna rzecz, co to robi, albo czym jest, albo skąd się bierze, albo co powoduje, tak jak mówiłem. Najczęściej to skąd się bierze i co powoduje, ale nie zawsze. No tak jak tutaj na przykład mamy w przypadku słowa naród, to jest po prostu naród, czyli tutaj jakby trzonem jest ten ród, czyli o ród chodzi i nasi przodkowie jasno nam informują, że to cały ród i jeszcze 200-300 pokoleń do tyłu to wszyscy mieliśmy wspólnych przodków, babcia, mama, prababa, tak, czy pobaba, bo to są jeszcze takie stare słowa, których też już ludzie nie rozumieją, ale one w słownikach jeszcze istnieją. No to mieliśmy wspólnych przodków, to my wszyscy jesteśmy jeden ród, tak? I to nam podkreślają nasi przodkowie właśnie w tym słowie, żebyśmy nie zapomnieli, żebyśmy szanowali się. Szan, słowo czytane od tyłu, to jest nasz, ponieważ to jest kolejna zasada naszego języka, o której też nam nie powiedziano w szkole, że czytamy w dwie strony. Mhm. I szanowanie, szan, czytanie od tyłu, to właśnie nasz, czyli naszych się szanuje. To jest jakby też jakby kolejna taka zasada. Co tutaj jeszcze jakby sam synonimy słowa kraj czy naród, to ojczyzna. Tutaj też mamy ojczyzna. Jak tutaj było naród, tutaj mamy od ojcy, czyli też tutaj chodzi o przekazywanie o krew, a nie o paszport, nie? Tutaj chodzi o krew, a nie o paszport w tym wszystkim. A teraz się to trochę pozmieniało.
No ale to dlatego, że po prostu właśnie świat chce wszystko do góry nogami odwrócić, żebyśmy zapomnieli o swoich korzeniach, o swojej krwi i wymawiają nam, że ktoś, kto ma polskie nazwisko od tygodnia, to Polak. I może siedzieć w rządzie, nie? No, więc tak to wygląda. No ale a jeszcze przed tym, jak były w ogóle te podziały, no to nasze słowa też sugerują, że to właśnie język polski byłby przed tymi wszystkimi podziałami, przed Babelem, jak na przykład słowo krajobraz. Krajobraz, krajobraz. I w słowie krajobraz nie mamy pokazane tego kraju jako konkretne granice tego czegoś, tylko po prostu wszystko, co nas otacza, wszystko, co jest obrazem, jest krajem też, więc mamy krajobraz. Samo słowo kraj, bo to jakby w kolejnych takich rozważaniach i obserwacjach tych słów, jak zauważyłem, że długie słowa składają się z krótkich, to później zauważyłem, że te krótkie słowa też są definicjami i ich pojedyncze literki też mają powtarzalne znaczenie. I najpierw rozkodowałem takie proste literki jak ty, które łatwo zauważyć, na przykład to, tutaj, tam, tego, ten. To wszystko jest jakieś wskazanie drogi, jakieś coś, gdzie wskazujemy, w którą stronę iść. Sama runa litery ty rysowana jest jako strzałka, więc łatwo wywnioskować, że to wskazuje drogę. No i to wskazywanie drogi się powtarzało. Później jeszcze zauważyłem, że jest drugie znaczenie litery ty, na przykład słowy tama, tasak, topór. To są wszystko słowa związane z jakimś oddzielaniem czegoś. No i to takie jest drugie pokrewne znaczenie właśnie, że coś odcina, oddziela. I też to jest jedno z siebie wychodzi, no bo jak jesteśmy tu i jest tam, to i tu i tam jest oddzielone jakoś od siebie, nie? Mhm. Czyli na przykład jesteśmy po jednej stronie tamy, a tam po drugiej stronie tamy to jest coś oddzielone, więc to te jest i wskazaniem kierunku i rozdzieleniem. No i tak później każda literka, też okazało się, że wszystkie literki, te znaczenia mają, są pokrewne z dźwiękiem, czyli z dźwiękiem, który wydobywamy z buzi, też to się pokrywa, czyli wywnioskowałem, że najpierw był dźwięk, który się komunikowaliśmy, no bo na początku, jak mamy coś ze sobą przekazać i nie znamy słów i nikt nic nie umie mówić, no to pierwsze poprzez gesty, tak? Jakby gesty. No i jak pokazujemy ręką, no to wszyscy wiedzą, że mamy się tam patrzeć na przykład, no bo jest kontakt obrazowy, obrazami się komunikujemy. I później to samo przerzucono na język, czyli zaczęto pokazywać językiem. Jak pokazujesz językiem w którąś stronę, to powstaje ty, ty, ty. Obracasz głowę i tak pokazujesz jakby w tą stronę i to ty, ty, ty. I ty powstaje. I właśnie to dźwięk ty, stąd się wzięło, że właśnie pokazywano językiem, skojarzono dźwięk i usłyszymy i ty rozumiemy, że już to jest jakieś wskazanie kierunku. No i później jeszcze kolejne pokrewne znaczenia, które też jakby można w taki sposób zobrazować. No i dotyczy to wszystkich tych liter. I przez taki sposób właśnie nasi przodkowie najpierw opracowali pojedyncze dźwięki, a później za pomocą ich tworzyli jakieś zbitki i przekazywali jakieś wspólne zbitki. I za każdym razem, jak ta sama zbitka powstawała tych dźwięków, no to w taki sposób powstawał wyraz. Przekazanie jakiejś informacji krótkiej. No i kraj, na przykład kraj to żywy kraj, bo k jest to taka najcichsza litera, ona idzie tutaj prosto z serca, k, ona idzie tutaj prosto z samego gardła, używamy właśnie samego gardła, dlatego tutaj, jak zauważyłaś, że podobno do litery cy, ale pierwotnie to było właśnie narysowane gardło, k, i bo samo gardło używamy, a później łacina to przeinaczyła. Ale to K jako gardło, więc w taki sposób. No i później jakby takie pokrewne słowo, jakby idąc dalej w słowa, to mamy sykraj, czyli sykraj, w słowie skraj mamy kraj, a samo S oznacza drogę, czyli droga kraju, skraj, czyli od skraju do skraju był kraju, jakby to słowo nam sugeruje. Tak jak krajobraz nam sugeruje, że był jeden kraj, tak samo słowo skraj też nam sugeruje, że do
z kraju, ziemi jest kraj. No i tak mnie to zainteresowało i tak poszedłem dalej i zauważyłem duże mądrości po prostu, jakie przekazali nam nasi przodkowie i, o, przepraszam, i zauważyłem, że nasze słowa i mądrość, która jest zapisana w nich, jest odpowiedzią na wszystkie problemy, jakie ludzie mają teraz, więc jest taka i przyjemna, i pożyteczna praca w sumie, rozkazywanie tego. No rzeczywiście, jak tak mówisz, że droga, to rzeczywiście wije się jak kręta droga, co? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale sam dźwięk jest, samo znaczenie wzięło się z dźwięku, bo sy jest takim dźwiękiem, który jest dźwięko naśladowczym, bo jakby nasz język polski, oprócz tego, że jest najbardziej rozbudowanym językiem, to jest jeszcze najbardziej naturalnym językiem w porównaniu do wszystkich innych języków, właśnie dlatego, że mamy to szy, czy, te szeleszczące dźwięki. I mamy bardzo, bardzo dużo słów, które są w obserwowaniu do natury. I jak weźmiemy patyk jakiś i weźmiemy tak nim mocno, przelecimy przez powietrze, jakbyśmy chcieli ciąć powietrze, to powstaje takie s, s, s. No i ten patyk, jak robi to s, to on zmienia drogę, zmienia położenie, czyli przemieszcza się jakoś. I stąd właśnie jest to s, czyli właśnie przemieszczanie się tego patyka, zmienianie położenia. Też S też jest innym znaczeniem pokrewnym, zmiana w czasie, czyli to się też wszystko jakoś pokrywa, ale jest to od tego, że patyk się przesuwa w powietrzu. Mhm. Chociaż to nasze runiczne, nasza runa to pokazuje takie X właściwie, tak? Jako sy. Tak, ale to dlatego, że tutaj to nie jest X, tylko to oznacza światło. To jest znak świata, czyli to jest błysk i najlepiej jakbyś to zobaczyła na słowie si, bo si oznacza światło i tutaj mamy runę si i runa si jest jak pochodnia. Zobacz, widzisz, to ona pochodnia jest. Tutaj mamy rączkę i tutaj się to świeci. I to jest właśnie ten znak światła, świecąca pochodnia, a sy to jest samo światło, dlatego że ariów droga to jest światło. I to jest, oznacza droga, ale tutaj narysowali, co jest naszą drogą, jest światło. A cy na przykład, cy i tutaj mamy ci też. Ci, jak tutaj jest si, to tu mamy ci to jest zasłonięta pochodnia, czyli ciemno, czyli zasłonięte światło. A gdzie znalazłeś te runy? Skąd je masz? Skąd one się wzięły? No, runy są opracowane przez pana Kosakowskiego. Nie, osobiście nie poznałem, więc tak w sumie mówię jeszcze starymi przyzwyczajeniami, ale intuicja mnie tam poprowadziła i tak miałem przeczucie, że one są prawdziwymi runami i nad nimi pracowałem i później, jak zauważyłem te znaczenia tych liter i znaczenia tych dźwięków, to te runy, może jest jakiś błąd, bo ja nie twierdzę na 100%, że one są poprawne, ale ja się pod nimi podpisuję, czyli jakby uważam, że one są poprawne, ponieważ i są pokrewne ze znaczeniem liter, i są pokrewne z ułożeniem ust, i są naturalne, i bije w nich bardzo duża mądrość, wszystko jest logiczne, wszystko jest, ma swoje miejsce, więc uważam je za poprawne, jakby jako runy Lechi, runy polskie. Tak jak mówię, może być jakaś mała zmiana, ale to są ewentualnie drobne zmiany. A gdzieś to było spotykane? Są jakieś artefakty historyczne, gdzie takie pismo występowało? Tak, są artefakty. Na przykład jest banknot 10-złotowy, który ma z tyłu monetę Mieszka I i tam na tej monecie jest runicą na przykład pisane. Więc to taki ślad, gdzie każdy ma w portfelu prawie ten ślad. No dobrze, to przejdźmy do kolejnych slajdów. Okej, no to jakby takimi rzeczami, które też jakby mocno pokazują to, że my jesteśmy innym narodem, no to sama nazwa
Polacy, Polachy, to jesteśmy Polachach. Znamy takie powiedzenie i kawały Lech, Czech i Rus. Rusa znamy, Czecha znamy, a gdzie Lech się podział? Ten Lech jakby został trochę zapomniany, w szkole nie uczono o Lechi. To właśnie my jesteśmy Lechią. No i jeszcze mamy takie słowa jak Laska, Lacha, ale Lacha idzie, tak? Albo też są kluby sportowe, Lech Poznań, Lech Kolejosz, czy jeszcze wiele tych Lechów jest. Mamy wzgórze Lecha w Gnieźnie, czyli w Gnieźnie, gdzie była stolica kraju, tam jest wzgórze Lecha, czyli jest wiele tych poszlak, że ta Lechia jest, jeszcze w innych językach. Ja też na kanale nagrałem na ten temat osobny odcinek, dlaczego ta nazwa, ale tak jeszcze w słowie szlachta też mamy Lacha. Mamy Lacha w słowie szlachetna i w słowie szlachta i w słowie szlachetność, bo szlachta była szlachetna i to nie jest tak, że to, co nam promują, że XV, XVI wiek, ta szlachta, która zabijała wszystkich, była taka zła, to są wszystko upadki szlachty i to jest właśnie już szlachta, którą znamy z początków języka Lechi, którą zaczęto pisać łaciną. I to jest właśnie ta szlachta, czyli ta, która zaczęła pisać łaciną, która już została przejęta przez czarnogłowych i ona, jak to wszystko, chciała wejść, te czarni głowy, w te struktury i zepsuć wszystko od środka. I w taki sposób im się to udało, czyli zepsuli szlachtę i jeszcze zepsuli jej dobre imię, dobre sławę. No a samo szlachta oznacza szlachty, czyli sygnał Lacha to sygnał Lacha. Czyli szlachetna osoba, szlachcic, to ten, co idzie według sygnału Lacha, czyli według tych wartości Lechi, a szlachetność to ten, co wykonuje w całości ten etos Lechi, te zasady Lechi, bo morfem eto oznacza coś kończyć, w słowie meta mamy na przykład szlachetność. No i w taki sposób to są taki wstęp do tego, że nasi przodkowie właśnie wiele wartości nam przekazali za pomocą słów. Na przykład to, czym jest dobro, czym jest zło, no bo to jest taki w tym momencie ludzie nie rozumieją, to też znowu wszystko zostało zatarte, czym jest dobro, czym jest zło, ludzie szukają odpowiedzi, w kościele niestety nie dostaną odpowiedź jasno, co, czym jest dobro, czym jest zło, bo ja sam nad tym się zastanawiałem wiele lat i chodziłem po wielu różnych oświeconych istotach i w kościele i w różnych religiach i pytałem wszędzie, co to jest dobro. Nikt mi nie odpowiedział, oprócz jednej osoby, która powiedziała mi właśnie taką definicję, która zgadza się z językiem Lechi. I tutaj mamy w słowie dobro, dobry, do to jest do czegoś, b to jest zwiększać się, powstawać, a r to jest częstotliwość, czyli do zwiększania częstotliwości. No i jak pomagamy komuś, robimy coś dobrze, tak, komuś, no to dobrze, czyli pomagamy, no to wtedy częstotliwość wzrasta. I jest lepiej, no bo radość to się emanuje w emocjach, w jakichś częstotliwościach, które dookoła nas są. No i jak tak postępujemy, no to jesteśmy dobrodziejami, czyli dziejemy dobro, dzieje się dobro dzięki nam. A przeciwieństwem jest źle. I słowo źle jest tak skonstruowane, że zi, jak mówimy, to tak jakbyśmy się trzęśli, zi. Dlatego mamy zimę na przykład, no bo ona jest właśnie obrazowo, że się trzęsiemy, zima. Ale samo zi, właśnie dlatego, że tak się trzęsiemy, oznacza niszczenie, jakieś rozwalanie czegoś lub samo zimno właśnie, bo to też jest jakby z tym związane. Czyli zi-ly-e to jest niszczysz wzniosłą energię, niszczysz coś wzniosłego. Czyli jest coś zniszczenie, albo też w inny sposób jest przekazane, co to jest zło, to zły, jak poprzestawiamy literki, to powstaje słowo łzy. No i jak powodujemy łzy, no to jesteśmy źli. I tutaj nie mówimy o łzach wzruszenia, tylko o tych takich goryczki, tych gorzkich łzach. No i w taki sposób właśnie nasi przodkowie tworzą nam mapę, czy poprzez czytanie po literce, czy poprzez czytanie w dwie strony, przestawianie literek, czy poprzez dźwięko naśladownictwo. W taki sposób
są budowane znaczenia tego, o czym mówimy, co bardzo pasuje do pierwszego języka, no bo jak pierwszy język powstawał i nie mieliśmy żadnych słów, to jak mówimy jakiś dźwięk, no to z czymś musimy kojarzyć go. Nie było książek, no bo nie było jeszcze pisma, nie? No bo najpierw powstała mowa, więc jak nie ma pisma i nie ma definicji, co oznacza dane słowo, tak jak nam teraz promują słowniki etymologiczne, no to musieliśmy mieć do czegoś odniesienia. No i właśnie czytanie w dwie strony to było jakieś odniesienie, coś uzupełniało się. No i jak tak robiliśmy to zło, no to zło dzieje, wtedy jesteśmy złodziejami, czyli dziejemy zło, czyli dzieje się zło. No i to jest taki przykład słowa złodziej, które zmieniło nam znaczenie na przestrzeni właśnie tysięcy lat, które nie jest zgodne z definicją, ponieważ w tym momencie słowo złodziej sugeruje nam, że ktoś coś nam zabrał, a nasi przodkowie sugerują, że to jest ten, kto tworzy zło, czyli kradnie nam nie tylko mienie, ale nasze emocje, nasze samopoczucie, dobre zdrowie. To wszystko jak nam niszczy, no to wtedy jest złodziejem, czyli tworzy zło. No i to jest taki jeden z wielu przykładów zmiany słowa na przestrzeni tysięcy lat i to mogło być zmienione specjalnie właśnie po to, żebyśmy zapomnieli, co jest prawdziwą wartością, to, bo nikt nie chce być nazywany złodziejem, a teraz każdy, kto wywołał kłótnię, już może być nazywany złodziejem, tak? Albo każdy, kto wywołał jakiś smutek, no to już jest złodziejem, nie? Więc jakby... Czyli mieliśmy i złodzieja, i dobrodzieja. Tak. I kradzieja, bo to już kradziej był, albo jumacz jeszcze, nie? Bo to jest jum, nie? Jum czytany od tyłu to jest mój. Jak ten, co bierze moje, aha, no to jest ten jumacz, nie? Więc jakby to też tak... wiele słów się pozmieniało, ale to właśnie pokazuje nam, jak my się zmieniliśmy też na przestrzeni tysięcy lat, no bo jak mamy kod i znamy podstawy naszego języka, no to łatwo nam już wrócić do podstaw, bo z definicji wiemy, czyli jak my nie musimy mieć żadnego słownika etymologicznego, żeby wiedzieć, co dane słowo oznacza. Inne narody już muszą mieć, bo już te języki są już oparte na języku polskim, ale już tak zostały pomieszane i tak poprzestawiane, że żeby albo zrozumieć język dany, to albo musimy mieć słownik etymologiczny, albo ci ludzie muszą się nauczyć języka Lechii, języka polskiego, no bo te same morfemy, te same zasady, tylko że źródło. Akurat my mamy źródło w swoim języku, więc łatwo nam to rozkodować, ale już angielskiego w taki sposób się nie rozkoduje, jak nie znamy polskiego. Mm-hmm. Więc tak to wygląda. No i jakby takich wartości, na przykład kolejną, którą też przekazali nam nasi przodkowie za pomocą takiego słowotwórstwa i mieszania słów i dźwięku i podobieństwa słów, no to na przykład słowo kłócić się. To jest też częste w naszej przestrzeni teraz, jak ludzie się kłócą lewy z prawą, góra z dołem się kłóci, czarny z białym, to właśnie wszyscy się kują, czyli kłóć. A, bo ten z PiSu, a ten z PO, a bo ten z Rosji, a bo ten z Danina. To wszyscy kłóć, czyli używają argumentów po to, żeby ukłuć, żeby skrzywdzić tę drugą osobę i mieć swoją wyższość, tak? No bo on się mocniej zwija, ja go mocniej ukułem, to mamy w taki sposób to słowo, a konsekwencją jakby już po koju, czyli po kuciu, jest pokój, czyli już się nie kujemy, czyli jest koniec kucia, już jest po kuciu. No i samo słowo pokój jest takim właśnie też słowem zdradliwym, no bo jakby mówiąc pokój, to mówimy pokój go, pokój, aha, nie? Więc podświadomie przerzucamy słowo to kuj, więc moim zdaniem dużo lepszym jest słowo zgoda, bo to jest godność, czyli godność to jest zgoda, ugoda, przygoda, pogoda, gody, tego typu rzeczy, więc zgoda jest takim słowem, które jest dużo trafniejszym niż słowo pokój. A konsekwencją pokoju jest spokój, czyli sypokój, droga pokoju, czyli też tutaj nikt nas nie kuje,
Ale czy to jest tak naprawdę nie wiadomo coś wielkiego, jak nas nikt nie kuje? No po prostu jednak nic nie kuje. Więc moim zdaniem też lepsze słowo zamiast słowo spokój mamy wygodę, czyli zgoda i wygoda. To wtedy mamy tą godność, no bo już nas nie kuje nikt, ale jeszcze mamy wygodnie, bo jeszcze mamy pozostałe inne elementy spełnione. Więc słowo spokój nam tylko, nikt nas nie kuje i tylko to, nie? W tym momencie. Więc to jest takie, też takie słowo, które sugeruje nam taką pułapką jest, więc musimy, więc zwracam na to uwagę. Ale samo słowo kuć, bo tutaj samym słowem kuć mamy kolejną, jakby kolejny przekaz. Ci oznacza ciemność. No bo jak mówimy ci, to chyba zazwyczaj właśnie chcemy, żeby ktoś się uciszył, więc to jest cisza, ćma, cień, ciemno, to są właśnie jakieś ciemne rzeczy, ciasno. Czyli kuć to jest kuci, czyli ku ciemności, ciemna strona, bo jakby jak się kłócimy, no to używamy jakichś argumentów po to, aby skrzywdzić kogoś, tak? Przekonać na siłę, żeby ktoś coś zrobił tak, jak my chcemy. No i to jest ciemna strona według Ariów, Lechitów, dlatego że właśnie zmuszamy, a przeciwieństwem jest kuś, czyli światło wykorzystujmy, czyli zachęcajmy do współpracy, pokazujmy mądrość, zabawność, wygląd, siłę, czy wiadomo, wiele różnych talentów może być, którymi możemy kusić i zachęcać do współpracy z nami, a nie na siłę. I w taki sposób właśnie Ariowie żyli i taki jest etos całej szlachty prawego postępowania, prawego życia, a to jest tylko jedno z tysięcy przykładów, jak nasi przodkowie zakodowali nam język, żebyśmy nie zbłądzili, no bo język, chociaż jedna osoba jak potrafi, to już przetrwa, będzie nauczany, aż znowu się znajdzie ktoś, kto to rozkoduje i cała wiedza wraca szlachetnego postępowania. No i odpowiedzi mamy na wiele, wiele różnych pytań, które ludzie się zastanawiają. No i jak ktoś pozna ten etos cały szlachty, no to nieraz widziałem, jak ktoś płakał, jak ze wzruszenia, jak poznawał to, jakie to jest mocne i jakie to jest piękne. I też pomaga nam po prostu w życiu, no bo znamy tak i czuć to, że to jest faktycznie po prostu prawa droga. A jak doszedłeś do tego, że język polski był wcześniejszy przed innymi językami, a nie późniejszy? No to jest ku temu kilka w ogóle przesłanek, czyli to też nie jest tylko jeden domysł, tylko jest ku temu kilka takich faktów. Przede wszystkim coś, co łatwo zauważyć, to, że słowa, które występują, które brzmią tak samo prawie we wszystkich językach, to właśnie w polskim da się je wytłumaczyć. Czyli na przykład mamy słowo stop. Jak mówimy do kogoś stop, no to chcemy, aby on stał na dwóch stopach. Tak? Czyli masz na stopach stać, tak? Czyli na dwóch stopach, wtedy jak masz dwie stopy połączone z ziemią, to wtedy masz stop. Tak? Czyli na stopach stoimy. I teraz u nas w naszym języku jest właśnie to rodzina wyrazów do tego. Czyli właśnie jest stop, ale jest stopa, a jest później dalej całość, czyli jest stąpanie, później jest stopnie, jak stopni. Ni oznacza nie, ale też oznacza spadać. Czyli stopni oznacza stopa spada. Czyli stopa spada w dół, tak? I mamy stopnie, czyli stopa coraz bardziej spada. No i a jeszcze jest czytanie od tyłu, słowa stop, czytamy od tyłu, to tam post powstaje. Jak post mamy, no to wtedy się stopujemy, nie jemy tego, nie jemy tego, nie jemy tego, więc i stopujemy się, i stoimy na stopach, i mamy post, więc w taki sposób, to jest taki jeden, kolejny przykład, który można tak wytłumaczyć, ale takich słów
słowa, które występują prawie we wszystkich językach, to 95% właśnie da się wytłumaczyć w polskim w taki bardzo prosty sposób, tak jak teraz ten przykład. No i to możemy zrobić ze słowem sport, ze słowem seks, ze słowem no wiele różnych słów, które używa cały świat. To właśnie w taki sposób po polsku łatwo to wytłumaczyć. Ja tak żartem powiem, że w japońskim języku mówi się daj dziobu. I to też myślę, że jest z języka polskiego. Daj dziobu, tak? Tak jest? Daj dziobu, to znaczy, że wszystko jest w porządku. No to ciekawe. A tutaj słońce mnie razi, bo słońce wyszło nam tutaj kibicować, kiedy nagrywamy. A ty masz z kolei tutaj na prezentacji jakieś piramidy, tu słońce mnie razi, a według Egipcjan, według tych, którzy tworzyli piramidy, słońce to Ra, tak? Tak. Ra razi. Tak, też. Czy Ra egipskie było pierwsze, czy Ra polskie było pierwsze? To i to, bo jakby starożytny Egipt to jest Lechia i wszystkie bóstwa egipskie to są polskie nazwy, co też już robiłem na prezentacjach. Mm-hmm. To jest właśnie jeden z kolejnych takich argumentów, który poświadcza to, że właśnie język polski jest językiem pierwszym, ponieważ nasz język jest oparty o Ra, czyli mamy bardzo dużo słów, które nawiązują właśnie do Ra. I zobaczmy sobie na przykładach, bo Ra to jest Bóg Słońca w Egipcie, tak go kojarzymy, ale tak naprawdę to był Bóg Twórca, Bóg Stworzyciel, który był już połączeniem, twórczością. On jest tym, co tworzy Ra, a Ar czytany od, Ra czytany od tyłu to jest Ar. I Ar oznacza artystę, czyli tworzenie. Ra to twórca, a Ar tworzenie. I dlatego jest architekt, Ariowie właśnie. No to są Ari, to jest Ar-i, czyli twórcze istoty. Aria to jest właśnie coś stworzone, to jest coś twórczego. Aria, jak śpiewa Arię, no to jest jakaś twórcza Aria. No i teraz nasz język ma bardzo dużo przykładów w słowie Ra. Tak jak mówiłaś, słowo razi przed chwilą, ale to zaraz sobie przeanalizujemy, bo akurat słońce Ra nas razi, czyli obrazuje właśnie to wszystko. Ale jak rano, to też nas razi nieraz. Jak wychodzi nieraz tak rano, jak śpimy, to właśnie też często właśnie nas razi. I rano to jest ranowy. Morfem no oznacza nowy. Czyli rano to jest nowy Ra, czyli nowe słońce, nowe Ra. Więc to jest takie bardzo wyraźne słowo z tym rano, no bo to chodzi o słońce i to łatwo zauważyć. Innym takim słowem, które też łatwo zauważyć, to jest pora. To jest też związane ze słońcem, no bo pora, kiedyś były zegary słoneczne i to wszystko o słońce chodzi, jakby czasem ten zegar jest, to słońce jest też czasem, widzimy jak się przesuwa. Czyli pora oznacza przy punkcie Ra, czyli Ra już jest przy swoim punkcie. Tu już mamy porę, czyli już jest na swoim punkcie o tym, co mieliśmy robić coś. Kolejne słowo to właśnie słowo razi, czyli razi, tak jak mówiłem, zi to jest niszczenie, czyli razi to niszczy Ra, bo niszczy nasze oczy, tak? Niszczy Ra. Czyli w tym, jak razi, to Ra jest niszczący. Inny taki przykład to rama, czyli my to jest jedyna litera, którą z zamkniętą buzią mówimy. To jest i ona oznacza właśnie coś wewnętrznego. Dlatego jest mam, moje, mój, mego. To są wszystko rzeczy do środka jakieś, wewnętrzne. No i rama, ramy, to jest ra wewnątrz. Ramy, wewnątrz, ra. Czyli wpada nam przez to okno do tego pomieszczenia to ra, czyli jest w środku ra. Jak nie ma ramy, no to jest ciemnia, tak? Czyli wtedy Ra nie ma Ra. No i to jest taki przykład, takich słów jest więcej, ale tak, żeby zmieścić się w ramach czasowych, to tutaj takie kilka podałem z Ra, odnoszących się do przyrody i do tego, co nas otacza, jako Ra, jako Słońca, ale Ra też jako twórcę i nas wewnętrznie też to ma pokrewne znaczenie, jak na przykład słowo radość, czyli
dość ra. Jak mamy dość ra, czyli promieniejemy wtedy, radośni jesteśmy wtedy. Radość. I z daleka będzie widać osobę radosną, która się śmieje, która ma dobre samopoczucie, która świeci. I to jest właśnie najwyższa energia, najwyższa emocja. I tutaj mamy taki slajd. Gdzie mamy kilka emocji wypisanych i jak one oddziałują na nasze ciało. Złoty kolor jest najwyżej, najwyższa aktywność organizmu, a taki błękitny, organizm wyziębiony, całkowite przeciwieństwo, czyli rach aż wręcz, albo takie no, wyziębienie, czyli aktywności nie ma. No i przy radości nasz organizm jest w pełni oświetlony, najbardziej się świeci. Cała głowa od góry do dołu, serce i cały organizm równo jest rozświetlony, chcemy tańczyć, chcemy coś robić, chcemy być aktywni, mamy dużo energii, a wszystkie inne emocje są już jakoś przygaszone. Słowo kochać, tutaj mamy, zobacz, kochać to jest, ten człowiek ma aktywną głowę, ale mózgu nie ma aktywnego, no bo on kocha, on, mózgu już wtedy nie ma, już on jest zakochany, a aktywne jest na przykład narządy rodcze, tutaj serce i od oczu w dół, czyli od oczu w dół do narządów rodnych, a mózg wyłączony trochę, nie? A w radości ten mózg jest mocno rozświetlony i cała głowa jakby rozświetlona równo i organizm też równo. No i właśnie radość jest taką najwyższą emocją naszego organizmu. No i teraz tutaj mamy taki slajd właśnie, który pokazuje nam aktywność organizmu w konkretnych emocjach, jakie możemy przeżywać, no w jakieś tam przykładowe emocje, bo to jest nie wszystkie emocje, ale tutaj mamy aktywność organizmu, czyli im bardziej żółty, bardziej złoty organizm, tym ta część jest bardziej aktywna, a na niebiesko jest już przygaszona. I tutaj przy radości nasz organizm jest w pełni rozświetlony. Mamy pełne, serce nam mocno pompuje te endorfiny, no i to się wszystko rozświetla, organizm i głowa jest w pełni rozświetlona, czyli też tutaj to jest takie istotne, że ta głowa pełna się świeci, gdzie na przykład przy kochaniu, jak ten człowiek jest zakochany, no to on ma aktywną głowę, ale zobacz, mózgu nie ma aktywnego, ma narządy rodne dużo bardziej niż u tego w radości rozświetlone, serce też, bo zakochany, ale tutaj nogi już nie, nogi już nie chce nigdzie chodzić, on chce być z tą osobą i siedzieć chce tylko, nie? A człowiek radosny może tańczyć, biegać, skakać, ma pełną aktywność. No i a inne emocje to już są przygaszenia, wyłączenia jakieś. No i ta radość jest taką najbardziej prawem mocą, czyli najwyżej. Z daleka możemy zobaczyć osobę radosną, która się świeci, która uśmiecha się, która promienieje i tą radością będzie zarażała innych, a przeciwieństwem, jak już tutaj oglądamy slajdy, jest rach. Słowo, teraz używamy słowa strach, ale to jest kolejne słowo, które nam zostało zmodyfikowane w taki bardzo specjalny sposób. Czyli ja uważam, że to słowo zostało zmodyfikowane specjalnie przez tych, którzy dzierżyli pismo i gazety. I dodano słowo z morfem st. Morfem st oznacza stale, czyli syty rach oznacza stały rach, a samo rach oznacza rachy, czyli twórca pochłonięty, pochłonięty twórca, czyli ra, dość, to jest maksymalne, dość ra, a rachy to jest przeciwieństwo, czyli pochłonięty ra, tutaj już go nie ma, w rachu go nie ma, a w radości jest maksymalnie. I tutaj jest taki obrazek przedstawiający racha w Indiach, bo rachu jest demonem właśnie strachu w Indiach i tu jest rachu, który bardzo dobrze symbolizuje tego racha, ponieważ on jest cały czarny. Rach jest tutaj cały czarny, on ma tylko błyskotki złote, ale to są tylko błyskotki, które na siebie założył. On w rzeczywistości jest czarny, a te błyskotki założył po to, aby tworzyć iluzję, żeby ludzie do niego szli, żeby tworzyć iluzję, że on świeci i on jest atrakcyjny, ale tak naprawdę jest cały czarny. Ma kły, które kuły i chcą nas zjeść, bo kły jak kły to kłami, kły kłami, bo właśnie ten ktoś, co nas kłamie, to chce nas zjeść w jakiś sposób, chce nas wykorzystać. Jakby nie chciał, to by mówił prawdę. I ten rach
połyka Ra, czyli połyka złotą kulę, połyka słońce, czyli jest Rachem, mhm. Rachy. I kiedy w naszym organizmie powstaje Rach, strach? Właśnie i słowo Rach jeszcze zostało nam w takim powiedzeniu rachu ciachu, to jest właśnie rach ciach, ucinamy racha, czyli rach ciach i po strachu, rachu ciachu i po strachu, ale wcześniej było wystarczyło rach ciach wystarczyło to, żeby jak ktoś się zaczyna lękać, to rach ciach, no i teraz kiedy powstaje w nas ta emocja rachu? Wtedy, kiedy wierzymy, że coś z zewnątrz może nam zrobić krzywdę i my na to nie mamy wpływu. Czyli my nie jesteśmy twórcami, czyli odcięliśmy się od połączenia, mhm. od tła. No i żebyśmy sobie to uświadomili i żeby wróciło do nas to prawdziwe znaczenie i ta definicja, no bo jak już wiemy, jak to jest, to łatwiej nam z tym walczyć i jakoś na to zareagować. A to słowo nam tak zmodyfikowano, strach, że usunięto, łatwo, nie widać tak łatwo prawdziwego znaczenia, no bo to Ra jest zakamuflowane trochę w środku, a Sety oznacza stale, czyli mówiąc strach, mówimy niech będzie stały Rach, stały Rach, stały Rach i rzucamy takie zaklęcie stały Rach, a to samo Rach wystarczy i Rach nam dużo bardziej przekazuje definicję i mądrość, jak sobie z Rachem radzić. No tak, już mówiliśmy o tym wielokrotnie, że kiedy jesteśmy w strachu, to mamy odcięte możliwości kreacji, dlatego nie powinniśmy być w tych niskich wibracjach, a w wysokich jesteśmy twórcą. Jesteśmy dokładnie tym, który stwarza swoją rzeczywistość. W strachu nie mamy takiej siły. Dokładnie, dokładnie. I tutaj mamy właśnie to, co ty mówisz, słowo Jara. Jara, czyli jara, jak się jaramy, to jesteś jara, ale chodzi o raj, czyli raja, jara, jak, bo to my jesteśmy ra, czyli my jesteśmy tymi twórcami odnośnie tej kreacji, której mówisz. I właśnie to nasi przodkowie, na tym jest oparty nasz język, czyli nasz język i nasi przodkowie wszyscy w tym w 100% żyli, bo inaczej by nie stworzyli tak tego języka. Więc to była taka ta wiedza, o której ty mówisz, ona teraz na nowo jest odkrywana, ale kiedyś ona była powszechna i naturalna i to jest właśnie, my mówimy językiem Ra. No, więc tak mamy z tym rajem, no i jakby kolejna rzecz, która jakby potwierdza to, że to my Ra, to mamy ramień, słowo. Ramień, czyli tu mamy Ra, to jesteśmy Ra, i mień to jest promień, mień, promień. I mień to jest jakby mienie, majątek, odmiana, mienić się. To są właśnie słowa od tego mienia. A ramień to mienie Ra, czyli promień Ra. My jesteśmy Ra, Raja i właśnie te wszystkie zabiegi językowe i ci okupanci, którzy chcą zapomnieć o tym, kim jesteśmy, to właśnie zrobili tak, że my zapomnieliśmy, że my Ra. I to jest niesamowite w ogóle, że to się udało. No ale naprawić jest dużo, dużo, dużo prościej niż zepsuć, no bo zepsuć to trzeba kłamać, niszczyć, na wielu różnych płaszczyznach trzeba ludzi w buty włożyć, dać im trujące jedzenie, zabrać im jedzenie w ogóle, zabrać im prąd, zabrać mądrości, poblokować pełno organów w ciele. I to wszystko wpłynęło na to, że zapomnieliśmy, kim jesteśmy, jeszcze fale jakieś wysłane, które spowodowały, że straciliśmy pamięć, więc to wszystko było zrobione, żebyśmy stracili pamięć i zapomnieli, kim jesteśmy, a naprawić to, jak widzicie, że ma to ręce i nogi, to po prostu dużo osób w to idzie i już jest bardzo dużo ludzi zainteresowanych językiem. I obcojęzyczni też jakby już są otwierane szkoły języka polskiego za granicą, właśnie dlatego, że ludzie widzą, że to faktycznie ma sens i my mówimy po prostu językiem źródła, językiem Ra i taka była kult Ra, kultura, tak, że po prostu kultywowaliśmy twórczość, czyli kultura to jest kult Ra, kultywuj twórców, kultywuj artystów, to jest kultura, słowo. A przeciwieństwem jest, może nie przeciwieństwem, ale takim też ważnym takim znaczeniem jest rań, czyli ranienie to nie Ra, nie jesteśmy Ra, jak ranimy, to już jest
nie twórca, bo twórca to tworzy, czyli robi dobro, bo dobro to jest do zwiększenia częstotliwości i to jest związane z twórcą, a ranienie to już jest obniżanie częstotliwości, niszczenie, czyli robienie źle, a Ra to właśnie jest twórcą pozytywnym. A te naleciałości, które są z nowożytnego Egiptu, jako Amun-Re, Amun-Ra, no to to już są wszystko przejęcia przez gadzich i tworzenie nowych znaczeń, zmiana tych znaczeń, później stworzone nowe religie, no i takie kolejne mieszanki, żebyśmy po prostu zapomnieli, kim jesteśmy, no ale my jako Lechici mamy akurat w tym najprościej, no bo znamy język, ale nie tylko my już znamy język, bo jest naród, który bardzo dobrze się uczy, bardzo dużo się uczy języka polskiego, no bo oni znają jakby, prawda? I się uczą, no ale to jakby niedługo wszyscy się i tak nauczą, więc niech się uczą wszyscy, więc tak to wyglądało. Oni to chyba jeszcze daleko mają, bo mówią in God we trust, czyli oni wierzą w gada. Tak, tak, no bo to inne... Od nas wzięli to słowo. Tak, no tak, God po angielsku to właśnie God. I tam jest Bóg. No ale właśnie dlatego, że wszystkie języki anglosaskie zostały zbudowane na języku polskim i właśnie zauważ, że te wszystkie języki mają Boga przez G pisanego, a G oznacza ego. Ego się też pisze przez G i właśnie God po niemiecku, czy jeszcze w wielu innych językach jest właśnie to przez G i tam właśnie to wszystko o tą G chodzi. Masoneria przez G się podpisuje. Aha. I to właśnie i God też się podpisuje przez G i właśnie o tego gada wszędzie chodzi. I u nas też to zmodyfikowano, no bo mamy słowo Bóg, które jest trzyliterowe, ma G na końcu, a pierwotnym jest Ra. Ra jest dwuliterowe, Ra jest starszy i Ra. Tutaj też mam zapisane, co przekazuje w ogóle, jaką wartość Ra, to jest Ry-A. Ry to jest częstotliwość, bo język tam nam lata tak góra-dół, jak w częstotliwości. Aha. A to jest zmiana, bo to jest najgłośniejsza litera. I teraz Ry-A to jest częstotliwość zmienia częstotliwość. No i wszystko jest częstotliwością, a ktoś, kto zmienia częstotliwość, to jest Ra. I teraz my... wchodząc w częstotliwość serca i zmieniając częstotliwość dookoła nas, no to jesteśmy Ra, no bo częstotliwość zmieniamy na te bieg zdarzeń, które chcemy. Teraz nasze słowo zmieniło się na słowo słońce, czyli Sy-Łon. Sy, jak już mówiłem, to droga, czyli Sy-Łon, droga Łona. Czyli też tutaj mamy twórczość, czyli jest tutaj to źródło zaznaczone, że to jest to łono, stąd wywodzimy się i stamtąd leci ta energia na ziemię, ale już jest dłuższe i trochę zmienione, ale jest pokrewne, czyli też wartość została i też nam to przekazuje. No ale właśnie poprzez różnego rodzaju kombinacje zapomnieliśmy i między innymi zaczęło się to od Kleopatry, czyli Kleopatra, bo to jest jakby kolejny taki przykład słowa, który chcę pokazać, że to historia też jest po polsku napisana, po lechicku, bo w polsku to takie złe nazwa. Kleopatra to jest właśnie Kleopatra, ona przeklnęła Opatra, od niej została właśnie wprowadzona nowa era i ona jeździła do Palestyny i do Watykanu i ona wprowadziła te dwie religie. I jak jeździła do Palestyny i do Watykanu, no to co te dwie kultury, nacje mają wspólnego? Ano Stary Testament. Tak, więc jakby Stary Testament jest wspólny, jest otworzony przez właśnie tą kulturę z Palestyny prowadzony. Więc no tak to wygląda, a samo jak już mówimy o klę, czy ta, jak poprzestawiamy literki, to jest lęk, bo to klę jest po to, żeby lęk wywołać i żeby właśnie ludzie żyli w lęku, żyli, żeby się trzęśli. No i tak to wygląda. Klątwa, w klątwie też mamy słowo klę. No i zapomnieliśmy po prostu o naszym pochodzeniu, o Arii, a jak pojedziemy sobie do na przykład Indii i powiemy skąd jesteśmy, to zaczną nas krzyczeć, o Aria, bo oni się tam znają dokładnie, kim są Lechici.
no bo jakby hinduizm i tak dalej, no to to jest jakby oparte na Wedach. Ale to większość osób wie. Tak już kończąc, jeszcze tak pokazując w ogóle, że język lechi, język polski jest tym pierwszym językiem i o tej zasadzie, o której mówiłem, że wiele słów międzynarodowych, które występują w wielu różnych językach, to właśnie po polsku da się wytłumaczyć. Tutaj mamy teraz na ekranie słowo helikopter. I słowo helikopter sugerują nam to, że ono niedawno zostało wymyślone, jak zostały stworzone te maszyny, które latają, ale helikopter też występuje też w innych czasach, na przykład wtedy, kiedy wypijemy troszeczkę i wtedy powstaje nam właśnie helikopter w głowie i wszystko się zaczyna kręcić. I to jest właśnie po kielichu i jakby biorąc słowo helikop, tą część słowa helikop przeczytając od tyłu, to mamy po kielich. I po kielichu właśnie nam się kręci w głowie i to jest taki przykład tego, że właśnie to nie jest od maszyny, tylko od tego kręcenia się i to już powstało wtedy, kiedy był alkohol, no bo jak inaczej byśmy nazywali to, jak się nam kręci w głowie, no po prostu moglibyśmy mówić kręci się w głowie, ale mówimy też helikopter, nie, więc jakby jest jak jest, no i widać ten sens, ale samo, bo też dodam ten slajd, dodaję ten slajd, dlatego że akurat jak tworzyłem tę prezentację, to kolega mnie pytał, a skąd kielich w takim razie, bo on nie wierzył za bardzo, dlaczego, że te słowa w dwie strony się czyta i to jest jakby kolejna zasada. Jak już mu mówię o tym helikopterze, to kielich skąd, tak? Ja mówię, no kielich, no to kieł, bo to jakby tak jak tutaj widzicie na slajd, też mamy slajd, gdzie jest ten kieł, tak? I z tego kła był robiony kielich i to jest kieł, kielich, a kieł czytany od tyłu to jest lejk, tak? Czyli lejek, lejk, lejek, to jest właśnie też z tego kła, czyli i kielich i lejek ma właśnie ten sam, to samo jakby uzupełnia się, no bo właśnie się uzupełnia poprzez jakby sam przedmiot i właśnie w taki sposób te słowa powstawały, tak? No i jakoś o tym zapomnieliśmy, ale już po prostu jest czas przypomnienia, jak mówisz coś o apokalipsy, samo ap i pa, bo w słowie apokalipsa właśnie mamy zapisane przypomnienie, bo to nie jest słowo zniszczenie, tylko słowo przypomnienie. Mhm. Samo pa to jest obecność, tak jak mamy słowo pamięć, to mamy pa to jest obecność, czyli obecność mieć, pamięć to jest mieć obecność z danego momentu, a apokalipsa to jest ap, to jest przypominanie sobie, czyli ap, po, ka to jest wiedza, czyli przypomnienie po wiedzę, li to jest zrozumienie, py, sy, a, czyli przy zmianie drogi, czyli złapanie wiedzy przy zrozumieniu drogi. To jest jakby słowo apokalipsa. Tak można to rozkodować. No i właśnie tak jest, czyli już jakby przypominamy sobie, mamy w mózgu energię, zaczyna nam ona dolatywać do tego mózgu, czyli wiemy już podstawy, co się dzieje, jakby na przykład o języku, to już wiecie, macie tą mózgu w energię, no i teraz od was zależy, co z nią zrobicie, czy pójdziecie dalej to i będziecie chcieli na przykład poznać mądrość naszych przodków, a jednocześnie przy okazji też zrozumieć wszystkie inne języki. To jest źródło. No i też jest to odpowiedź na wiele, wiele różnych pytań, więc znając tą wiedzę, którą przekazali nam nasi przodkowie, dużo łatwiej nam żyć, dużo łatwiej nam zachować radość, dużo łatwiej nam pojąć to wszystko, bo wszystko jest zrobione w bardzo mądry sposób. Najwyższa wartość jest przekazana, czyli uważam, że po prostu no trafniej i lepiej, no bardzo, no chyba się nie da, żeby to tak trafniej i lepiej przekazać, więc idzie i za tym i mądrość i wiedza i jednocześnie też trochę już taka odpowiedzialność, no bo jak wiemy, kim jesteśmy jako ród, jako raj, jako kraj i że teraz świadomość tego, że od nas zależy wyprowadzenie świata na prostą, to co jest i w przepowiedniach powiedziane i to co się dzieje właśnie teraz w kraju i technologia i te rzeczy, które teraz powstają, no to
na pewno będą o nas mówić nie w jednym kraju. No ale zatem właśnie oczy będą skierowane na Lechię jako na pierwszy kraj. No i na wasze postępowanie, czy akurat przyjęcie Ukraińców jakby bardzo dobrze świadczy o nas tak jako Lechii, bo my zawsze tak pomagaliśmy wszystkim kosztem własnego zawsze. Mm-hmm. Czyli jak weźmiemy w historię, to Polska zawsze ultimatum, zawsze wolni, nikogo nie oceniamy, wszystkim pomagamy, wszystkim wybaczamy, darujemy, no bo to są właśnie nasze wartości. Jesteśmy najbardziej religijnym krajem na świecie, może nie na świecie, ale w Europie, właśnie dlatego, że ta duchowość jest w nas, ta pomoc innym jest w nas, kosztem własnego życia pomożemy innym, pomożemy wrogom. Później ci wrogowie nas znowu wykorzystują, a my i tak będziemy im pomagać. Bo to jest właśnie Lechia i to jest nam to się i tak, wiecie, to się wszystko w energii nie ginie i to nam zostaje, więc to są takie prawe, szlachetne wartości właśnie pomocy, pomoc, to moc i ta moc, my budujemy naszą moc, Chińczycy nazywają to gong, u nas po prostu się to nazywa moc, po prostu pomoc buduje moc, ma nam energię, którą później przynosimy wcielenie na wcielenie, co sama mówisz wielokrotnie, więc jakby to wszystko to, co mówisz, to jest zapisane w naszym języku i to się wszystko pokrywa, więc kolejne jakby potwierdzenie tego, co mówisz, jest prawdą po prostu. Dobrze, dziękujemy bardzo. Można znaleźć więcej informacji na stronie www.pierwszyjęzyk.pl. A myślę, że jeszcze się umówimy na jakieś spotkanie. Tak, bardzo. Może będzie okazja porozmawiać o źródłach energii kiedyś tam. No, jest dużo do mówienia. Energia Ra. Tak, Ra. Ra to jest akurat nazwa, ale po poczuć, jak poczujecie Ra w sercu przez graśnicę, jak wejdzie w was, to już nie zwątpicie. Najważniejsze to doświadczyć i przeżyć, bo to jest to jakby język opisuje nam, najważniejsze to robić i czuć i być tą szlachetną osobą, a język to jest wiedza. Pomoże nam jakby postępować, ale to w naszym postępowaniu, w tym jest całe to wszystko, nie tylko w wiedzy. Wiemy, że siłownia jest zdrowa, no ale ile ludzi chodzi na siłownię? Więc tak to. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiamy. Do następnego razu. Do następnego razu.